Cześć, witam Was na kolejnym unboxingu na moim kanale, tym razem płyta 2115 Rodzinny Biznes. Jak coś, to płytka nie przychodzi tak pozalepiana, więc otwórzmy to pudełko i zobaczmy, co jest w środku. Okej. Okay. Przyszło w typowym pudełku, w jakim przychodzą płytki, ale środek jest bardzo ładny. Okej, okay, więc jest to po prostu płytka zawinięta w ten sposób. I tutaj jakaś wizytówka Rodzinnego Biznesu. Please focus. O. Pokazuję ten numer telefonu, bo i tak pewnie będzie krążyć gdzieś zaraz po sieci, więc po prostu nie ma sensu tego ukrywać. I na sam koniec filmiku zadzwonię pod ten numer i zobaczymy, co tam jest. Mam nadzieję, że to się ładnie otworzy, chociaż widzę, że będzie z tym delikatny problem. Albo i nie. Okej. Okay. To się tak otwiera. Mało wygodne, szczerze mówiąc, i wiem, że mało widzicie, ale może ja to po prostu odpakuję i zaraz do Was wrócę. Okazuje się, że w tym papierku nie ma nic oprócz samej płyty. Więc z przodu wita nas okładka, którą powinniście bardzo dobrze znać, jeżeli śledzicie ruchy 2115. A z tyłu mamy całą tracklistę, dosyć ciekawie wykonaną, bo jest to w formie takiego paragonu. Tu jeszcze z tej strony mamy tytuł płytki, więc będzie to fajnie wyglądać na półce na przykład. No ale już nie przedłużając, przejdźmy do otwarcia płytki i zobaczmy, co tutaj w środku mamy. Wszystkie autografy, to jest Kuke, BDOS, Flexi, Blacha, White. Czy tam pewno wszystkie? Chyba tak. No to nawet mamy wszystkich wymienionych. A i przy okazji, jak ktoś chce, to sobie tutaj zatrzymajcie i przeczytajcie, co tutaj jest napisane. I tak jak mówili, tutaj ten cedek ma numer 1, dlatego że są tutaj aż dwie płyty, tylko nie wiem, jak się dobrać do tej drugiej. Okej, okay, już odkryłem, trochę mi to zajęło. Trzeba to odchylić, odczepić i otwiera nam się reszta płytki. I tutaj jest płytka z numerem 2. Fajnie, że tak jak mi się wydaje, tak, to tutaj jest inny rysunek i tak samo tutaj jest inny rysunek. Tutaj wlepki, wyjmę wszystkie i zaraz Wam je pokażę. Więc z wlepek mamy tak, to logo, które gdzieś tam dawali na tą chyba bandamę. Coś takiego, całkiem spoko wlepa. Tutaj ta wlepa, co wypadła, całkiem spoko wygląda. Tutaj oczywiście Rodzinny Biznes i te dwie kobitki, które są na tych płytach. Też całkiem spoko. I taka duża wlepa 2115. I to też mega spoko, bo nie mam takiej w kolekcji do żadnej z płyt gdzieś tam White'a, które zamawiałem, czy jedną BDOS-a. Nie było nic takiego dodawanego, jeżeli się nie mylę. Więc fajnie mieć taką wlepę. Szkoda tylko z tą wlepą i z tą bandaną, czy bandamą, tak zwał, że nie każdy ją dostaje po prostu do preorderu, tylko trzeba ją było zamówić osobno, w ogóle bez płyty i to jeszcze z bluzą. Moim zdaniem trochę szkoda, fajnie by było coś takiego mieć dodatkowo do płytki, nawet jakby miała kosztować delikatnie, powiedzmy, więcej, żeby po prostu reprezentować swój ulubiony gang. Jeżeli się nie mylę, ta płyta nie miała być w Empiku. Miała być tylko dostępna tam do zamówienia na ich stronie i chyba już nigdy miała nie być sprzedawana. I gdzieś tam teraz ostatnio widziałem, że jednak ma trafić do Empiku. I trochę szkoda w takim razie, bo jeżeli faktycznie będzie do kupienia tak po prostu już po premierze, no to samo to, że mamy autografy i wlepy i ewentualnie ten numer, który no i tak jak Wam mówię, wycieknie pewnie zaraz, no to trochę szkoda. I tak jak mówię, ta bandana byłaby bardzo fajnym uzupełnieniem. Oprócz tej playlisty, która jest osobną karteczką, to tutaj jeszcze jest okładka płyty, która powinna coś tutaj w sobie kryć, więc zaraz zobaczymy. Zawsze mam problem z wyjmowaniem tego typu układek, żeby to się jakoś nie uszkodziło przez te tutaj takie zaczepy. No, pewnie nawet nie widać. No ale nic, zobaczmy, co tutaj się kryje pod okładką. Oczywiście tutaj okładka i pewnie będą w środku jakieś zdjęcia. Po prostu pokażę Wam na szybko wszystkie te zdjęcia, nie będę nic tu raczej komentować.
Okej, więc może jakimś słowem podsumowania, co sądzę o tej płycie? Mam trochę mieszane uczucia chyba. Tak jak mówię, brakuje mi tu czegoś takiego totalnie specjalnego dla ludzi, którzy faktycznie to zamówili. No i jeżeli ma to być w Empikach, no to trochę szkoda. Ja jeszcze płytki nie słuchałem, więc nie mam żadnych swoich ulubionych piosenek, tak jak zawsze wam podaję. Ale jeżeli wysłuchaliście, napiszcie koniecznie w komentarzu. A teraz zobaczmy, co kryje się pod tym numerem telefonu. No i niestety, kiedy tam dzwonimy, odzywa się blacha, który informuje nas, że infolinia nie jest dostępna. Ten numer był włączony tylko na 3 godziny przed premierą płyty, po to, żeby zadzwonić na live do chłopaków z 2115, powiedzieć swoją opinię na temat tej płyty, czy po prostu zadać nurtujące nas pytanie. Także to, że pokazałem ten numer telefonu, to nic złego, bo prawdopodobnie już nigdy nie będzie używany. Fajnie, że zrobili taką akcję, jednak jeżeli komuś przyjdzie płyta po premierze, no to będzie to niestety dla niego bezużyteczne.